Bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o włączanie i wyłączanie kamery. Sprawdźmy dokładnie, jak zachowuje się nasza kamera lub telefon, jeżeli chodzi o parametry ustawione po wyłączeniu i włączeniu z powrotem. Czy zachowuje to, co ustawiliśmy? Bo to wcale nie jest takie do końca oczywiste, bo są różne ustawienia i może być tak, że wraca niestety do jakichś swoich ustawień domyślnych, tak? I wtedy, znaczy, żebyśmy nie zrobili tak, że my sobie tu wszystko precyzyjnie ustawimy pierwszego dnia wycieczki, tak? Ale po pierwszym wyłączeniu kamery i tak się przekonamy, że potem wszystkie następne ujęcia zrobiliśmy domyślnymi ustawieniami kamery, albo w ogóle, nie daj Boże, jakimś innym jeszcze ustawieniem. Sprawdźmy to koniecznie. Zarówno w telefonie, jak i w kamerze. Co się dzieje, jak wyłączymy i włączymy kamerę? Czy nasze ustawienia są zachowywane?